Dzień dobry w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj mam nieco luźniejszy poranek i postanowiłam, że wykorzystam go najlepiej jak się da. Za moment lecę do Empiku, ponieważ zamówiłam sobie nową książkę, którą później Wam pokażę, także muszę ją teraz odebrać. Dodatkowo muszę też zrobić małe zakupy do lodówki, kupić jedzenie dla kotełków, ale mam też pewną misję do wykonania, do zrobienia. Otóż kwiecień jest miesiącem, w którym moi rodzice obchodzą swoje imieniny. I o ile mam już prezent dla mojego taty, to jeszcze nie mam dla mojej mamy. Na szczęście wiem, co moja mama chce, także listę mam przygotowaną, ale muszę też odwiedzić kilka sklepów, żeby to właśnie ten prezent znaleźć. Przy okazji myślę, że wpadnę jeszcze do Zary, zobaczę, czy pojawiło się coś w nowej kolekcji, może do TK Maxa, zobaczymy, ile czasu mi starczy. Także zabieram Was ze sobą, życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że przyjemnie spędzicie czas. Ponieważ jestem już w domu, mogę pokazać Wam książkę, którą właśnie odebrałam z Empiku dzisiaj. Naciągnięte. Prawdziwe historie ofiar przemysłu beauty. Podobno o tej książce będzie głośno i będzie niezła awantura, jeśli chodzi o przemysł beauty. Czy tak na pewno jest? Tego nie wiem. Potwierdzę Wam dopiero w momencie, kiedy przeczytam książkę i na pewno jej recenzja pojawi się na moim blogu. Jestem naprawdę ciekawa tych oto historii, a podobno są dosyć mocno kontrowersyjne. Zresztą sama książka podobno jest dosyć mocno kontrowersyjna. Ja uwielbiam tego typu wydania. Jeśli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, sprawdźcie koniecznie w internecie, poczytajcie i dowiecie się, kim jest Elżbieta Turley, z czego jest tak znana i popularna. No i właśnie, czy ta książka jest warta tego, żeby ją kupić. Także myślę, że jeszcze dzisiaj zabiorę się za jej czytanie. Czas najwyższy zrobić dla Was jakieś kosmetyczne rozdanie i myślę, że takie rozdania będę powtarzać raz na jakiś czas. A teraz do wygrania rozświetlacz z Too Faced, preparat z kwasem hialuronowym z Sephory, ołówek do brwi od Benefit, pędzel z Sephory, maseczka peel-off od Pixie i balsam do ust marki Fresh. A co trzeba zrobić? Trzeba zostawić komentarz na moim Instagramie pod aktualnym zdjęciem. I wszystkie osoby, które zostawią ten komentarz, będą brały udział w rozdaniu. Wyniki rozdania podam za jakiś czas i pojawią się one tutaj na moim kanale, a dokładnie w karcie społeczność na stronie głównej mojego kanału. Także sprawdzajcie, bo za jakiś czas dowiecie się, kto otrzyma ode mnie taką kosmetyczną przesyłkę. Marzec, kwiecień, maj to trzy gorące miesiące. Dlaczego? Bo to właśnie teraz marki kosmetyczne lansują swoje nowe produkty na okres wiosna-lato. I dużo się dzieje, dużo konferencji, spotkań i za moment, no właśnie, jadę na taką jedną konferencję, gdzie będzie dosyć ładnie pachniało. Ale na razie Wam jeszcze nie zdradzę, o co chodzi. Wybieram się do restauracji Koncept 13 w warszawskim Witkacu i pomyślałam, że jeszcze tak na szybko pokażę Wam, co mam na sobie. Marynarka z Zary, którą już znacie, czarna. Pod spodem biały, o teraz widać lepiej, pod spodem biały sweterek w kwiaty również z Zary. Rurki ze Stradivariusa, limonkowe, niestety w kamerze nie widać dobrze tego koloru, sportowe buty i jestem gotowa do wyjścia. Włosy dzisiaj związane w koczek, bardzo proszę, także jedziemy.
Why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Want you all night, want you all night, want you all night. Kochani, zobaczcie, to są nowe zapachy, tak? Tak, to są nowe zapachy S. Olivera. Mm-hmm. Od 1 maja będą dostępne w Rossmanach w całej Polsce. I widzę, że tutaj są właśnie takie z różową i z niebieską nakrętką. Czym one się różnią? Jest to w ogóle nowość, bo S. Oliver zawsze sprzedawał jedno dla mężczyzn, jedno dla kobiet. A w tym momencie widzimy różowy i niebieski, ale obydwa są dla kobiet. Mhm. Jedno bardziej jest z charakterem. Różowy jest bardziej mocniejszym zapachem, a niebieski jest łagodniejszy i typowo dla najlepszych przyjaciółek. No dobra, zobaczymy teraz, jakie są te zapachy. I Wam je troszeczkę opiszę. Próbujemy najpierw ten różowy. Taki słodki. Słodki, bardzo przyjemny. Myślę, że będzie fajny zapach na lato. A niebieski. A niebieski to jest, słuchajcie, taki zapach, który ma chyba w sobie troszkę z ogórka, trochę z owoców cytrusowych, zdecydowanie świeższy. Czyli powiedziałabym, że ten jest dla dziewczyn, dla kobiet, które lubią słodkie zapachy, a ten dla osób, które lubią takie zdecydowanie świeższe. I tutaj macie jeszcze jeden nowy zapach. Zobaczcie, jaka ładna buteleczka z takim tutaj piórkiem. Co ten zapach wyróżnia? Ten zapach jest nowy od Betty Buckley, się nazywa Bohemian Romance. Co w ogóle ta nazwa znaczy, Bohemian? To jest właśnie jakby odzwierciedlenie się z naturą, jakoś romantyzm, jest to kobiecość i lekkość, dlatego też to piórko. Super. I tutaj mamy jakie nuty zapachowe? Różany, jabłko jest w tym środku też. Bardzo dużo składników, więc na pewno będzie pasowało dla każdej osobowości. Super. I dla kobiety w każdym wieku. Dokładnie. No to sprawdzamy teraz ten zapach. No dobrze, słuchajcie, sprawdzamy na żywo. Też rzeczywiście jest piękny. Ja tutaj wyczuwam mandarynkę, jaśmin, jest różowy pieprz, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest gruszka i mamy też drzewo kaszmirowe. Piękny zapach. Też myślę, że będzie idealny na lato, ale myślę, że o każdej porze roku. No piękny, naprawdę warto go powąchać i przekonać się na własnej skórze. Jestem już w domu i czas szykować kolację. Dzisiaj będą pyszne warzywa i nie tylko. Zaraz zobaczycie, co będę robić. A będziecie potrzebować jeden batat, jedną paprykę, ogórek, awokado i zabieramy się do roboty. Pokrojone bataty wyłożyłam tutaj na papier do pieczenia, na blaszkę i będę wstawiać je właśnie do piekarnika jako pierwsze, ponieważ one potrzebują więcej czasu, żeby się upiec. Mniej więcej około 40 minut, a dodatkowo posypałam je solą himalajską, pieprzem mielonym białym, kurkumą, ostrą papryką i polałam odrobiną oliwy. Jak to pachnie! Przewróciłam bataty na drugą stronę, żeby mi się troszeczkę bardziej też przypiekły. Dodaję paprykę i znowu do piekarnika. Baby, baby,
just can't be without you, baby, won't you all night. I tak prezentuje się moja kolacja. Widzicie tutaj pieczone bataty i pieczoną paprykę. Świeży ogórek, awokado. Posypałam jeszcze odrobiną pieprzu, soli. Do tego dodałam kozi ser i domowej roboty majonez. Pyszności! Kochani, czas najwyższy się pożegnać. Ja już owinięta w szlafroczek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że po raz kolejny byliście ze mną, z nami w tym dzisiejszym daily vlogu. Pamiętajcie proszę o rozdaniu. Rozwińcie sobie opis do dzisiejszego filmu, bo tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rozdania i nie tylko. Także trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!